Pierwsi chrześcijanie naukę Chrystusa nazywali drogą. Każda droga ma początek i cel, pomiędzy którymi dokonują się ważne czynności. Planowanie, obmyślanie trasy, zebranie środków. Jako ludzie wierzący znamy wszystkie te elementy. Początkiem jest stworzenie, kresem życie wieczne z Bogiem, środkami Ewangelia oraz nauczanie Kościoła, a trasą jest nasze życiowe powołanie. Dzisiaj modlimy się o dobre kroczenie drogą, którą dla nas jest wiara wyznawana w Kościele. Z inicjatywy Miła Polska przeżywamy ogólnopolską niedzielę modlitw za kierowców. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach, tym bardziej, że znakomita większość z nas jest również kierowcami. Msza Święta z intencji wnuczki Katarzyny z rodziną opierowane jest w intencji Pani Anastazji. Jako dziękczynna za 90 lat życia z prośbą o dalsze łaski, Boże błogosławieństwo i wszelkie dobro. Czcigodna Pani Anastazjo, proszę ode mnie i od nas przyjąć również najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności Bożego błogosławieństwa. Przy okazji jest mi niezmiernie miło też podziękować Pani. Także i pamiętam o małżonku świętej pamięci Józefie. Podziękować za obecność w życiu parafii, za wiele życzliwości i szacunku, jak i ze strony Pani, wcześniej też małżonka i rodziny otrzymuje. Msza Święta z posługi Pana Jerzego Rydmana, postulowana przez firmę Tadmar, Państwa Marii Tadeusza Kwiedrowiczu, transmitowana jest przez internet. Jezus sam siebie określa, czy nazywa w różny sposób, różnymi imionami. Mówi, że jest drogą, prawdą i życiem, że jest światłością świata, że jest chlebem życia, że jest dobrym pasterzem. A dzisiaj mówi, że jest krzewem winnym, my zaś jego latorośladami. Bardzo sugestywne porównanie i bardzo zrozumiałe i proste. Wiemy, że tak jak latorość musi trwać w krzewie winnym, żeby przynosić owoce, tak każda w ogóle roślina, każda najmniejsza gałązka musi być złączona z całością, inaczej bowiem usycha i zostaje wyrzucona. Moi kochani, cóż to znaczy trwać w przyjaźni z Jezusem? Pewnie pierwsze skojarzenie będzie takie, że chodzi o modlitwę, o zachowywanie przykazań, o życie sakramentalne. I z pewnością tak jest. Dalej z pewnością chodzi też o poznawanie Jezusa, zwłaszcza studiowanie Ewangelii, o to, aby Jego przesłanie, Jego życie, Jego misja były nam znane i bliskie. Ale chodzi jeszcze o coś więcej. Mianowicie chodzi o to, żeby dzielić życie Jezusa w całej pełni. Także i z tym, co w życiu Jezusa było najtrudniejsze. Z cierpieniem, odrzuceniem, krzyżem i śmiercią. Jeśli masz przyjaciela, jeśli jesteś dobrym współmałżonkiem, rodzicem, babcią czy dziadkiem, to dzielisz Twoje życie z najbliższymi na dobre i na złe. Nie tylko wtedy, kiedy jest pomyślnie, ale zwłaszcza wtedy, kiedy jest trudno. Często i pewnie najczęściej prosimy Pana Jezusa w naszych modlitwach o zdrowie, o siły, duchy, życie, pomyślność, o to, by nas chronił przed różnymi złymi rzeczami. I oczywiście jest tak najbardziej modlitwa uprawniona. Ale co się dzieje, kiedy przychodzi jakieś doświadczenie? Czy czasem nie mamy wtedy
pretensji do Pana Boga, a wręcz zaczynamy kwestionować Jego istnienie, uważając, że On nie powinien do tego dopuścić, ani na to pozwolić. Jest takie powiedzenie, kogo Bóg kocha, tego doświadcza. Kogo Bóg kocha, na tego zsyła krzyże. Gdy patrzymy na życie świętych, nie ma chyba ani jednego, który w swoim życiu nie doświadczałby przeciwności i cierpienia. Może najbardziej transparentnym, bo najbardziej znanym jest życie świętego Jana Pawła II. Pan Bóg dopuścił straszny zamach na jego życie, ale też, jak tam papież wierzył, Matka Boża i Jezus to życie ocalili, jego życie. W sposób właściwie niemalże cudowny. Tym niemniej, dalsze życie świętego Jana Pawła II, zwłaszcza w późniejszych latach, naznaczone było przecież wielkim cierpieniem. Kiedy był w Polsce, być może była to ostatnia z jego pielgrzymek, jak pamiętamy, potknął się w łazience i po prostu się zranił. Trzeba było zmienić nieco plan pielgrzymki, bo papież przez jakiś moment nie bardzo mógł realizować to, co było zaplanowane. Ktoś powie, no właśnie, dlaczego Pan Bóg na to pozwolił? Przecież to taki święty człowiek. Przecież przyjechał do Polski, żeby wypełnić piękną misję. A tutaj tak, poślizgnął się w łazience. No właśnie. Jeżeli myślimy, że Pan Bóg jest od tego, żeby nas od wszelkich nieszczęść chronić, to takiego Pana Boga nie ma. I w takiego Pana Boga nie wolno wierzyć. Nie ma ani jednego zdania, które by mu zapewniało, że Pan Bóg nas będzie chronił. Mówiłem to wielokrotnie. Szukajcie, ile tylko chcecie i nigdzie nie znajdziecie takiego zapewnienia. Że zawsze będzie dobrze, że nigdy nie będzie choroby, cierpienia, przeciwności, kalectwa i różnych jeszcze innych rzeczy. Takiego Pana Boga po prostu nie ma. On chce, abyśmy uczestniczyli w pełni, abyśmy byli wszczepieni w przyjaźń z Jezusem w całkowity i pełny sposób. Więc chociaż modlimy się, przecież każdy z nas chciałby i bardzo pragnie zdrowia, to najczęściej wymieniamy, ale też i siły, i pomyślności, i dobra wszelkiego, i szczęścia. To przecież ostatecznie nasza modlitwa powinna się także skupiać na tej zasadniczej sprawie i intencji. My ją codziennie formułujemy, chociaż może czasami odruchowo i bezwiednie, nie zwracając uwagi. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. A więc nie tylko zdrowie, pomyślność, wszelkie dobro, ale może przede wszystkim, aby wola Boża spełniła się w moim życiu. Nie wiem, jaka ona będzie, ale to jest moje główne zadanie, żeby nie powiedzieć pragnienie, aby wola Boga spełniła się w moim życiu. Więc, moi kochani, trwać w przyjaźni z Jezusem, być wszczepionym ten grzech winny, oznacza dzielić Jezusa, dzielić życie Jezusa w całej krew. Także z tą trudną stroną, jaką jest cierpienie, odrzucenie, niesprawiedliwość, ból, krzyż, a wreszcie i śmierć. Pomyślmy jeszcze na koniec, jaki to znak chrześcijańskiej wiary, naszej wiary, znajduje się w każdym naszym domu.
Oprócz innych oczywiście, ale jeden na pewno. Co stawiamy na stole czy w innym miejscu, gdy przeżywamy jakąś celebrację religijną w naszych domach? Co wisi na ścianach naszych domów? Łatwo oczywiście odpowiedzieć sobie na to pytanie. Krzyż przypomina nam, że jeśli chcemy być prawdziwie przyjaciółmi Jezusa, do końca musimy dzielić Jego życie czy z Nim, Jego życie także z tym, co jest bolesne, trudne i czasami niewytłumaczalne, czasami trudne do zaakceptowania i przyjęcia. Ja jestem grzechem winnym, a wy latorośladami trwajcie w miłości mojej. Proszę łaskawie spocząć i wysłuchać ogłoszeń. Odmawialiśmy dzisiaj comiesięczne modlitwy za zmarłych, za chwilę spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Jutro msza święta o godzinie 18:00. We wtorek nie będzie u nas mszy świętej, o 18:00 w Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach Wierzmowanie Młodzieży naszej parafii. W środę msza święta o 18:00. W czwartek od 18:00 wystawienia do razu ewidencji powołań i msza święta. W piątek uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Porządek niedzielny. Jest to zarazem pierwszy piątek miesiąca, chorych jednak na wiedzę w sobotę. Natomiast oczywiście piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Odpust u Matki Bożej Królowej Polski w piątek o 12:00 suma, o 19:30 w tamtejszym małym kościele koncert Historia Maryi zespołu 3+1. W sobotę pierwszą miesiąca o 18:00 różaniec pierwszej różni msza święta. Nabożeństwo majowe w dni powszednie łączymy z wieczorną liturgią, a w niedzielę z sumą. We wtorek 7 maja od godziny 16:30 sprzątanie kościoła przed pierwszą komunią świętą. Rodzice dzieci proszą, a ja razem z nimi, o pomoc rodziców dzieci przyjętych przed rokiem, jak i tych, które będą przyjęte w roku przyszłym. Zabieramy też narzędzia do sprzątania. Będzie także sprzątanie na zewnątrz kościoła. Gdyby ktoś chciał jakieś szczegóły, to bardzo serdecznie proszę kontaktować się z panią Anią Komos. W sobotę 11 maja o godzinie 4 rano sprzed bazyliki wyruszy piesza pielgrzymka do Wiednia. Tam o 13:00 msza święta dla pielgrzymów, a powrót we własnym zakresie. Zapisy na przyjęcie w naszych domach ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy prowadzone są w zakrystii. Tutaj będzie, nie wiem, czy ja to już ustalałem, czy mówiłem, zainteresowanymi, bo jutro przejmuję ikonę pani Katarzyna z Fiwowa i ja potem od pani Katarzyny po południu we wtorek przewiozę obraz do następnej rodziny, bo wtorek nie będzie u nas przy świętej, a w środę już normalnie obraz przynosimy i dalej tak jak było ustalone. Jeśli coś jest niejasne, to proszę podejść i zapytać. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę autokarową do Lichenia 15 maja w ramach Białego Tygodnia, koszt 100 zł. Jutro msza święta gregoriańska ostatnia. 30 z kolei za zbawienie świętej pamięci Haliny Gajlewicz z intencji rodziny. We wtorek, jak wspominałem, wierzmowanie o 18:00 u Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach. W środę o godzinie 18:00 za zbawienie Jana Kordy, 30 rocznica śmierci rodziców Marianny Władysława i Antoniego, intencja pani Anny Kordowej. W czwartek o 18:00 dziękczynno-błagalna z intencji pani Feliksy Smołkowej. Przedtem oczywiście będzie adoracja, tak jak tu chwilą mówimy. W piątek porządek niedzielny. Po 8:00 rano o dobrą śmierć w intencji spraw niedokończonych. Chciałem tutaj wszystkich parafian serdecznie prosić. Chodzi o pana Jana Blocha,
który nieszczęśliwie, no niestety, połamał się i bardzo cierpi. Prosił je wczoraj o zdrowaśnie, a was wszystkich proszę, żebyście o tym parapelinie, o panu Janie Bloku pamiętali. O 11 w piątek za zdrowienie Leokadii, Jana, Marty, Marii, Heleny, Franciszki, Pawła, Zygfryda, Ireny, Pawła, Piotra, Bruski, intencja rodziny. W sobotę różaniec pierwszej róży i msza święta za zdrowienie Teresy Beskiej z okazji trzeciej rocznicy śmierci, intencja państwa Elżbiety i Krzysztofa Beskich. Przyszło niedzielę rano za zbawienie ojca Franciszka Łobuziaka, intencja państwa Elżbiety i Zdzisława Kielskich, o 11 z intencji państwa Grażyny i Bogumiła Wolter, dziękczyna i o Boże błogosławieństwo. Nabożeństwo majowe uczymy dni poprzednie z wieczorną mszą świętą, a w niedzielę z sumą. Za chwilę rozpocznie się miesiąc maj, tym roku wyjątkowo bogaty, bo oczywiście 3 maja Królowej Polski, pierwsza komunia święta, potem też jeszcze Boże Ciało będzie w tym roku wyjątkowo w maju. Proszę nie gniewać się, że nieskromnie wspomnę także o moich osobistych jubileuszach w czwartek razem z panią Feliksą. Urodziny, ale przede wszystkim 40. rocznica święceń kapłańskich pod koniec miesiąca, więc bardzo to będzie intensywny czas i wiele przeżyć duchowych. Mógł zapać jeszcze raz pani Anastazjo. Niedawno miałem w Polnicach w następstwie pogrzeb i osoba zmarła miała na imię Irena. Otóż ja też bym nie wiedział tego, gdybym się nie uczył języka greckiego, ale część imion pochodzi z języka właśnie greckiego i tak mówiąc szczerze, chyba nie bardzo mamy pojęcie, co oznaczają. Anastasis po grecku znaczy zmartwychwstanie. Przepiękne imię, bardziej chrześcijańskiego trudno sobie wyobrazić. Anastasis zmartwychwstanie. Ale też na przykład właśnie Irena, a Irene po grecku Bogu. No, nie wspomnę już o Sofii, znaczy mądrość. Albo na przykład Dorota, Dorotheu, znaczy dar Boga. Wiele oczywiście innych, ale tak najbardziej może pierwszy z brzegu. Oczywiście także i mnóstwo zapożyczeń macińskich. Felix, szczęśliwy. Hilaris, wesoły. Beata, szczęśliwa, błogosławiona. Benedictus, tak samo, błogosławiony. Tak tylko pierwsze z brzegu, bo jest tego znacznie więcej. Więc jeszcze raz najlepsze życzenia kochana pani Anastazjo i niech Pan Bóg prowadzi panią i także wszystkim serca błogosławię. Dziękuję też panu Jerzemu za usługę transmisji.